Na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam omówić grzałki i wentylację. Grzałka jest to urządzenie, które jest przydatne. Ono jest przydatne, gdy są mrozy minus 7, minus 10, minus 4. Niektórzy producenci grzałki, to znaczy producenci, którzy montują grzałki w rekuperatorach, ustawiają tak, że nawet grzałka się włącza w temperaturze 4 stopni, 5 stopni, 6 stopni, 7 stopni. Spotkaliśmy się też z takimi rekuperatorami. Jeżeli ktoś ma wymiennik celulozowy, papierowy, tam się grzałka musi włączyć w temperaturze powyżej 1 stopnia, 2 stopni, bo jeżeli się nie włączy, to ten wymiennik po roku ulega destrukcji. Koszty utrzymania takiego rekuperatora, jeżeli to jest grzałka, no w naszych rekuperatorach jest możliwość podłączenia każdej, powiedzmy, nagrzewnicy elektrycznej, wodnej, glikolowej, freonowej. Elektryczna ona jest taka najdroższa, jeżeli chodzi o utrzymanie. To powiem szczerze, no wszystkie nasze rekuperatory mają możliwość sterowania grzałką przy pomocy PWM-a. To znaczy PWM-a my możemy sobie regulować moc grzałki, ale żeby ta intensywność tego grzania była, no to taka grzałka musi być minimum ustawiona, musi być minimum na te 500 W. Czyli taka grzałeczka bierze nam na dobę gdzieś około 15-20 kW, w zależności też od wydajności rekuperatora. To jest taki minimum. Dlatego nasze rekuperatory są tak zrobione, że my te elementy dokładamy. Budujemy sobie, czy mamy GWC zwykłe, czy mamy GWC glikolowe, czy mamy tą nagrzewnicę freonową, czy bierzemy po prostu z pompy ciepła. Ciepło też można wziąć i też można podgrzewać na stronie pierwotnej. A jeżeli nam to już nie mamy żadnej takiej innej możliwości, to bierzemy, podłączamy grzałkę elektryczną. Tylko tak, jeszcze raz powtarzam, ta grzałka elektryczna jest dosyć droga w utrzymaniu. Dlaczego jeszcze stosujemy te grzałki? Ponieważ wymiennik przeciwprądowy, jak i obrotowy, bardziej przeciwprądowy, o niskich temperaturach traci swoją sprawność. Jeżeli on się zamrozi, to sprawność, można powiedzieć, schodzi do zera. Jeżeli jest temperatura minus 5, minus 6 na dworze, no to powiem szczerze, że sprawność tego wymiennika też już nie jest na poziomie 80%, 70%. Tylko schodzi tam do 30-40%, a nawet nieraz i niżej. Dlatego te wszystkie firmy właśnie stosują te podgrzewanie, że my patrzymy na ten ładny wyświetlacz, mamy piękną temperaturę nawiewu, powiedzmy tam 18 stopni, 19, 20, jak na dworze jest powiedzmy minus 8, a to się nie bierze znikąd. To właśnie podgrzewa ta grzałka. Niektóre rekuperatory mają się tak zrobione, że one maksymalnie sobie podnoszą moc, tak jak powiedziałem, sterowanie tym PWM-em, one sobie podnoszą moc grzania, no to wtedy taki rekuperator jest nawet w stanie wziąć do 40 kW energii na dobę. Po prostu no nie ma perpetuum mobile, jeżeli ktoś myśli, że kupi centralę wentylacyjną i rekuperator i będzie mu z domu wyciągać tam powiedzmy 27 stopni, na dworze jest powiedzmy tam minus 10 i z powrotem będzie nawiewać 19, no to nie ma takiej możliwości. Wtedy te powietrze musi być dogrzewane, to nie jest żadne perpetuum mobile. Druga rzecz, dlaczego stosujemy te grzałki, no stosujemy z jednego prostego powodu, że grzałka się nam, jeżeli nie mamy grzałki, może się nam nawet wykropić woda. Ona się nam wykrapla naczelnie. Tam skąd bierzemy te powietrze, nam się po prostu wykrapla woda. Czyli jeżeli są takie ościejsze zimy, to musimy mieć jakieś podgrzewanie. Musimy mieć podgrzewanie tego powietrza zasysanego z szczepni. No bo jeżeli nie, no to mogą się pojawić nam gdzieś skropliny i wtedy no jest jak jest, sytuacja nie jest za ciekawa. Albo jeżeli jest instalacja też nieodpowiednio docieplona, za słabo, no to teraz mieliśmy taki przypadek przykładowo, że z rur, na łączeniu rury między jedną a drugą było troszeczkę mniej wełny i w tych miejscach się po prostu wykraplała woda, leciały tam jakieś małe kapki wody, no ale tak to się odbywa. Każdą grzałkę, jaką podłączamy, jeżeli ma być sterowanie PWM-a, podłączamy przy pomocy przekaźnika. To jest przekaźnik elektroniczny, trystorowy. Zaraz Wam pokażę, jak on działa, tylko niech znajdę jakiś wkrętek. O, tu mam wkrętek. Zobaczcie, mamy minus i plus. Tu mamy napisane napięcie między 4 a 32 V. Czyli tutaj to są nasze styki sterownicze. My tu dajemy sygnał z centrali wentylacyjnej, kiedy nam się ma grzałka załączyć i wyłączyć. I to jest napięcie niskie. Tak jak mówię, ten przekaźnik działa między 4 a 32 V. Tu mamy minus i tu mamy plus. I tak samo podłączamy na sterowniku. Natomiast tutaj to są styki,
prądowe i to są takie styki prądowe 25 A na 230 V. To zobaczcie, dodajemy dwa kabelki zasilające do naszej grzałki. Jeden przerywamy i jeden tu wpinamy. Tu jest wejście tego kabelka, a tu jest wyjście. Jeżeli tak mamy, to po prostu ten przekaźnik on nam załącza i rozłącza tą grzałkę, a steruje tym natomiast tutaj centrala. Tylko tak jak mówię, to jest takie jakby rozłączenie obwodu zasilającego grzałki, tego prądowego, i w ten sposób my bierzemy, sterujemy, czyli powiedzmy fazę, bierzemy, rozcinamy, tu damy początek fazy, to jest od zasilania, a tu podłączamy do grzałki i idzie. A tu obok sobie idzie powiedzmy przewód neutralny. Ja Wam to zaraz narysuję, to znaczy połączę to i pokażę Wam, jak to zrobić. Teraz chciałem Wam omówić, jak podłączyć samą grzałkę. To jest bardzo prosta rzecz. Tu macie opisane przewód fazowy, przewód neutralny niebieski i przewód żółto-zielony, to macie oznaczone jako PE. Pamiętajcie, że przewód żółto-zielony jest bardzo ważnym elementem i jego należy zawsze podłączyć, bo jak będzie jakieś cokolwiek przepięcie, to jest przewód, który nam ratuje życie. Wtedy nam mają zadziałać wyłącznik różnicowo-prądowy i no, aparatura, wyłączniki przeciążeniowe. To musi być zawsze podłączone. Ten żółto-zielony i on musi być zrobiony prawidłowo. Zobaczcie, te nasze nagrzewnice, które my oferujemy, dajemy, one mają dwa zabezpieczenia termiczne. Jedno działa chyba tam przy 60 stopniach, drugie przy 80, już nawet nie wiem, musimy spojrzeć dokładnie na charakterystyki, a to są te granice. Czyli jeżeli nam się tutaj zagrzeje grzałka i ta temperatura będzie za duża, to nam ta nagrzewnica się nam rozłącza. Jeżeli nie zadziała to zabezpieczenie, wzrasta duże zabezpieczenie, ono od razu wybija i nam odłącza nam nagrzewnicę. Chodzi o bezpieczeństwo, żeby się nam instalacja nie spaliła. Dlatego grzałka też jest wykonana w obudowie metalowej. Trzeba zwrócić uwagę, no, że te grzałki, przykładowo nieraz jak widzę w takich obudowach styropianowych, no ja bym się to bał montować, no bo no, styropian sami wiecie, jakie ma właściwości i przy jakich temperaturach co się z nim dzieje. No tu macie właśnie pewny stóp pręcetową, jest wszystko ładnie w obudowie metalowej. Ale teraz tak, jak taką grzałkę podłączyć do sterownika? Już Wam przekazuję, aby przestawię kamerę, ustawię ją, żebyście wszystko widzieli. Teraz zobaczcie, tu mamy ten przewodzik, który odchodzi nam od grzałki. Tutaj są żółto-zielony, niebieski i słynny fazowy, który idzie na dół, żeby Wam tu pokazać. Co my robimy? Najpierw robimy sterowanie tym naszym przekaźnikiem, co omawiałem wcześniej. Sterowanie mamy nagrzewnicą wstępną, to jest oznaczenie PWM2 i plus, czyli plus to jest brązowy i ten brązowy idzie tutaj na plus do przekaźnika. Zobaczcie, tu jest brązowy. Tutaj mamy plus. Ten plus nam idzie tutaj, tutaj, tutaj do naszego plusa zaznaczonego tutaj jako PWM2 macie oddzielnie plus. Dobra, przewód masowy, czyli minus, tutaj co mamy w tym miejscu, widzicie? On sobie idzie też tutaj idzie nam do naszego sterownika z oznaczeniem PWM2. Tu bierzemy i podpinamy grzałeczkę. To jest ten układ, to jest układ sterujący. Te dwa, PWM2. A natomiast układ zasilający, to my bierzemy fazę z tego, co ja tutaj pokazywałem, gdzie się zasila, żeby dodatkowej nie doprowadzać. Bierzemy ją, rozdzielamy, zobaczcie, tą fazę, która tu jest, bierzemy ją, rozdzielamy na tym naszym przekaźniku, że tu jest wejście, tu jest wyjście. Góra nam tutaj będzie tym sterować, załączaniem, ale musimy, to jest tak jak zawór, o, że nam się otwiera, zamyka, otwiera, zamyka i wtedy nam to bierze, łączy. Jak jest do góry, to nie łączy, jak jest tak na dole, to łączy. Ale tym takim otwieraniem steruje nam tu góra. I co? I ten przewodzik nam dochodzi do grzałeczki. Jeszcze podłączamy, wiadomo, przewód neutralny, tutaj niebieski, co mamy, i podłączamy jeszcze przewód żółto-zielony, który jest bardzo wymagany. Jak podłączymy te wszystkie nasze przewody, żółto-zielony i niebieski, podłączamy tutaj w te zugi.
już Wam pokazuję, w te zugi podłączamy. Je tu podłączamy w te zugi, a fazę z tych zugów bierzemy na ten przekaźnik, który nam bierze, przerywa, załącza i rozłącza, i to idzie do grzałki. I to jest bardzo proste podłączenie. Zaraz Wam pokażę w menu, jak to wziąć, skonfigurować i ustawić. Zobaczcie, pod PWM2 i pod ten plusik podłączamy nagrzewnicę wstępną, ale nagrzewnicę wtórną podłącza się tak samo, identycznie, tylko układ sterujący podłączamy pod PWM1 i pod plusa. Tu te dwa elementy to macie nagrzewnicę wstępną, a to mówimy o układzie sterowania. PWM2 plus plusik, tutaj co jest nad nim, to jest nagrzewnica wstępna. Tu na dole mamy wtórną, do góry mamy wstępną. Chciałem Wam powiedzieć, jak ustawić grzałkę w naszym rekoperze. Klikamy menu, serwis, wpisujemy hasło 199, klikamy enter, klikamy wentylacja i działamy sobie tutaj. Jedziemy na dół do metody rozmrażania. O, my mamy metodę rozmrażania, u nas jest nagrzewnica i tutaj się wybiera, czy regulacja pracą wentylatora, czy nagrzewnicą, czy bypassem. My tu ustawiamy nagrzewnicą wtedy, klikamy, ale jak to mamy, to jeszcze musimy, o nie, metoda rozmrażania, źle ustawiłem, to musi być nagrzewnica, ok, to mamy nagrzewnicę, jak to mamy, to jeszcze musimy ustawić parametry, przy której się ma nam załączać ta nagrzewnica, żeby nas to za dużo nie kosztowało. Tu mamy zakres reguły, temperatura rozmrażania. Tutaj sobie ustawiamy tą temperaturę, od której chcemy, żeby nam zaczęło to działać. Od jakiej się nam ma włączać nagrzewnica. Teraz jest ustawione na 3 stopnie. Nagrzewnica wtórna jest, o ile się nie mylę, na samym dole. Raz. Jeszcze, bo tutaj trochę tego jest wszystkiego. A ja już tego nie robię. Tutaj mamy sterowanie nagrzewnicą wtórną. Proszę bardzo, klikamy, zaznaczamy. Też od razu mamy sterowanie tą nagrzewnicą. Tak to się u nas odbywa. Sami widzicie, bez problemu najmniejszego weźmiecie i to skonfigurujecie. Zobaczcie teraz, jak się podłącza tą centralę, jak się podłącza grzałkę. Tak jak Wam powiedziałem, przed chwilą jest to płyta sterująca od centrali, takiej bardzo, bardzo konkretnej, bardzo wartościowej, przemysłowej. Zobaczcie, tu mamy zasilanie. To jest dodatkowo 24 V. Ale tu mamy same zasilanie, które możemy wykorzystać do sterowania jakimś tam, powiedzmy, sterownikiem. Tu mamy nasz przekaźnik, który nam działa jak przełącznik od świateł. Załącz, wyłącz, załącz, wyłącz, załącz, wyłącz. My musimy zasilić nasz piękny przekaźnik, który też tutaj działa nam od minus plus. Tutaj macie minus plus i on też nam działa załącz, wyłącz. Czyli to, jeżeli nam załączy, to nam załączy ten przekaźnik. I wtedy po prostu nam będzie działała ta nagrzewnica. Musi być to zrobione przez przekaźnik. Jeszcze bardzo ważna rzecz, zapomniałem Wam powiedzieć w wcześniejszym filmie, że przekaźnik, on tutaj wytwarza trochę temperatury i on zawsze musi być zamontowany bezpośrednio, powiedzmy, na jakiś rurze czy na centrali przykręcony, żeby też mógł oddawać i odprowadzać ciepło. Jeżeli tego nie będzie robił, to on szybko ulegnie destrukcji. To jest bardzo ważna rzecz, musicie o tym pamiętać, że on gdzieś musi być zamontowany do czegoś metalowego, żeby można było oddać ciepło. Ale teraz wracając do tej naszej centrali, jak to podłączyć i zrobić, to zobaczcie. Czyli tak, tu mamy minus, tu mamy plus. Wyciągam tę kostkę, już mam naszykowane. Już tutaj jeden serwisant mi skręcił gotowe i wyciągamy tutaj tą kosteczkę. Wy w te kosteczki musicie podkręcić przewody. I teraz zobaczcie, co my robimy. Bierzemy, podpinamy tu zasilanie, wykorzystujemy. Oj, przepraszam, nie tą stroną. I teraz zobaczcie. Masę, ten niebieski przewód, żebyście, o, teraz lepiej widzieli. Ten niebieski przewód ja daję bezpośrednio na przekaźnik i to jest nasza masa. A tu jest nasz przewód plusowy,
który my bierzemy i załączamy. Kolejność tutaj tego nie ma znaczenia, czy ja dam to z tej strony, czy z tej strony, bo to nam działa jako przełącznik. To aby mamy plus, który nam wychodzi z tej płyty głównej i my go po prostu przełączamy. I co my to robimy? My to bierzemy bezpośrednio, podpinamy pod ten nasz, już Wam pokazuję, przekaźnik. Postaram się skręcić, chociaż przed kamerą powiem Wam szczerze, wychodzi mi to dwa razy gorzej niż normalnie. Tu dajemy niebieski, to jest minus, to dajemy naszą masę, przykręcamy. Widzicie? A plus dajemy tutaj. O, może lepiej to wyszło. O, dobrze. I teraz zobaczcie. Ten przekaźnik, jak załączy się ten przekaźnik, zamyka nam tutaj, powiedzmy tak jak przełącznik od świateł, nam zamyka i tu po prostu mamy zasilanie i uruchamy nam ten przekaźnik. Czyli tu możemy, w ogóle do czego jest przekaźnik? Przekaźnik to robi nam coś takiego, że możemy przez to przepuścić dużo większe prądy. Tu możemy nawet przepuścić 25 A. 25 A to przez taki przekaźnik możemy, można powiedzieć, podłączyć na grzewnicę, no 5 kW, może troszkę za dużo, no ale te 4 kW bez najmniejszego problemu to pójdzie, bo to musi mieć jakiś zapas energii. Zapas mocy, żeby to wiadomo, jak to jest, zawsze lepiej to zrobić z rezerwą. No to dobrze, to tu mamy podpięty przekaźnik i teraz jak podłączamy sterowanie do naszej centrali. To znaczy nie do centrali, tylko do naszej grzałki. Zobaczcie, grzałkę jeszcze raz Wam pokazuję. Żółto-zielony, ochronny najważniejszy. Niebieski to jest neutralny, czarny to jest fazowy. Tym przewodnikiem tu wychodzimy. I teraz tak, podłączamy to z powrotem pod ZUGi. Zobaczcie. Tu mamy podpięty czarny. Podłączamy pod ZUGa szarego. Nie. Ja go tak po prostu włożę, żeby nie kręcić. Żółto-zielony podłączamy pod kostkę żółto-zieloną. Też tak włożę. Wy to musicie dokręcić. Zaraz to dokręcę, tylko to przez tą kamerkę tak jest trochę utrudnione. I niebieski podłączamy sobie też do ZUGa niebieskiego. I w ten sposób mamy podłączoną, no niech on tu jest, bo nie będę tego przykręcał przed kamerą. I w ten sposób to jest. I ten przekaźnik, on nam działa tak jak otwieranie, zamykanie drzwi. Czyli jak są drzwi zamknięte, prąd płynie. Jak są drzwi otwarte, prąd nie płynie. I to nam steruje centrala. Zaraz postaram się pokazać Wam w parametrach, jak to wziąć i jak to ustawić. Chciałem Wam pokazać, jak teraz ustawić taką centralę ABP, jak się uruchamia tutaj na grzewnicy. Wchodzimy w menu, ona teraz nam pracuje, widzicie się tutaj nam wiatraczki wracają, chodzi na 25%, no ale chcemy załączyć te nasze na grzewnicę. Klikamy menu, najpierw musimy wyłączyć tą centralę. Klikamy tak, wyłączyć centralę, tak, potwierdzamy, mamy włączone. Później klikamy jeszcze raz menu, wchodzimy w ustawienia serwisowe, gdzie one tu są, no, ustawienia ogólne, tutaj macie ustawienia serwisowe, wpisujemy 4 dwójki, raz, dwa, trzy, cztery, potwierdzamy OK i mamy ustawienia wejść, wyjść, szukamy. Ustawienia bypassów, ustawienia wejść, wyjść. Tu mamy konfiguracja wyjść. I teraz szukamy naszych wyjść. To jest rel 2. Zmiana wejść przekaźników. Tu patrzymy. I szukamy naszych rel 2. I na naszych rel 2 daliśmy na grzewnicę wstępną. Możemy tu sobie wybrać, co chcemy. Mamy wolny wentylator na wiew, bypass. Wymiennik obrotowy na grzewnicę wtórną, my wybieramy na grzewnicę wstępną. Ja to potwierdzam i mamy na grzewnicę wstępną. Potwierdzam to. I rel 2 musi być na grzewnica wstępna, bo żeśmy tam podłączali nasz kabelek. Dobrze, wychodzimy z powrotem. Z
Znowu dajemy ustawienia serwisowe i wprowadzamy hasło 4 dynki. Raz, dwa, trzy, trzy, cztery. Potwierdzamy OK. Jesteśmy w innym menu. I teraz sobie powoli jedziemy do naszego ustawień nagrzewnic. Mamy ustawienia wentylatorów, ustawienia filtrów, ustawienia GWC, ustawienia nagrzewnic. Proszę bardzo. Bierzemy. I typ nagrzewnicy wstępnej. Ustawiamy, klikamy na nagrzewnicę wstępną i teraz wybieramy, czy to jest elektryczna załącz-wyłącz, czyli dajemy zwykły tam, powiedzmy, stycznik, czy mamy elektryczną. My mamy na PWM-ie, to wybieramy sobie tą. Możemy tu dać wodną jeszcze, też wodną załącz-wyłącz, a możemy też dać wodną z takim zaworem, który po prostu nam reguluje przepływ, czyli od 0 do 100%. My sobie tu wybieramy naszą nagrzewnicę elektryczną, potwierdzamy OK i to jest gotowe. I teraz, jeżeli mam tą nagrzewnicę elektryczną wybraną, możemy tu ustawić parametry. Nagrzewnica wstępna poza antyzamrażeniowym, tu sobie wszystko ustawiamy. Załączenie nagrzewnicy, histereza włączania nagrzewnicy, czyli przy 5 stopniach się już ma nam załączać. 2 stopnie jest histerez. Tu sobie te wszystkie parametry ustawiamy. Teraz jakbyśmy chcieli ustawić nagrzewnicę wtórną, to zobaczcie, tu macie nagrzewnicę wstępną, pod spodem macie nagrzewnicę wtórną. Też klikamy. Ach, przepraszam, bo to mi się klikło jeszcze raz to samo. Klikamy nagrzewnica wtórna. Teraz jest wybrany brak, ale też sobie wybieramy, jaką chcemy nagrzewnicę. Ja znowu chcę elektryczną, regulowaną od 0 do 100%. Potwierdzam i mamy następną nagrzewnicę. I teraz tutaj sobie ustawiam, wszystkie parametry nam dodatkowo wyskoczyły. Zobaczcie, jakie to wszystko proste. Można to zrobić samemu. Te wszystkie parametry można poustawiać, porobić. Tu nie ma żadnej filozofii. No, tak wygląda standardowe menu. Centrala już nam, można powiedzieć, pracuje.